Dzień dobry, ja jestem na Warium. Mam Państwem opis zmian w Patchu 8.18, standardowy patch jak co dwa tygodnie. I co ciekawe, nie jest to jeszcze patch, który będzie grany na Wolcach. Dopiero patch następny, czyli ten za dwa tygodnie, będzie Wolcowy. Ale w sumie ten patch, który widzimy tutaj, jest tak mocno skierowany właśnie pod gry Competitive, czyli właśnie. Wolcy, które startują oczywiście już 1, 1 października, także zapraszam oczywiście. I teraz jeszcze w ten weekend jest tak zwany gauntlet, czyli turniej ostatniej szansy dostania się na Wolcy. Także jeśli chodzi o Europę, to właśnie Splice, Misfits, G2 i Szalkę, cztery drużyny walczą o ostatni spot. I tutaj, a pokażę Wam w sumie na Loles Lolesport, jak to wygląda. Wszystko będzie o mnie na, na, na streamie, oczywiście, komentowane, także zapraszam. Tutaj będziecie mieli rozpiskę, pokażę Wam, żebyście wiedzieli, bo cały czas ludzie pytają o to. W piątek jest Splice na Misfits, później wygrany z tego gra na G2, wygrany z tego gra na I ten kto wygra wszystko, ten leci na Wolce. Takie są zasady. Piątek 18, sobota 17 i niedziela 17. I jeśli chodzi o Amerykę tak samo, tylko że o 23 każdego chyba dnia. Więc w takim... Taka sprawa. I tyle jeśli chodzi właśnie o, o esporty. No i my tu już... Lecimy. Zostawcie oczywiście kciuki, suby i dajcie znać znajomym, że się gierka zmienia i żeby wiedzieli, co się dzieje. Lecimy. Na razie Nexus Blica ściągają na miesiąc. Bo aktualnie była to jakaś tam alfa, czy jakaś beta, czy coś takiego. Testowali. I fajnie, tak jest, to była alfa. I teraz będziemy mieli nowy tryb, który nazywa się jakaś tam Odyseja, czy coś takiego. Nie, wydobycie. Odyseja, wydobycie. Także to będzie, będzie od jutra. Później sobie jeszcze potem... O tym coś pogadałem, jakiś film pewnie też nagram. Nie było tego na HB, w ogóle, więc ciekawe. No i teraz nerfy, buffy. I jak powiedziałem, patch jest mocno skierowany raczej tylko na competitive. Nie ma nic takiego bardzo A Aatrox zostaje buffy na fazę późniejszą dopiero. Early game jest taki sam jaki był, ale gdzieś tutaj na piątych poziomach. 5 punktów procentowych więcej na E, jeśli chodzi o leczenie. I tak samo RK, 5 punktów więcej dodatkowych obrażeń od ataku. Także lepiej Atrox w lejcie się ma spróbować. Ponerfili jego early game, ale pufnęli late, znaczy w poprzednich patchach znerwowali nerf, tego early gameowego atroxa i w sumie odpuścili go wszyscy, nie, nie za bardzo już go było widać na LCS-ach. Ciekawy z tym, czy to go przewróci, no bo postać jest w sumie ciekawa moim zdaniem. I, I patrząc tak wiecie, stricte tylko i wyłącznie pod Competitive, a to fajna była ta postać. Fajnie się oglądało. Fajne rzeczy ludzie robili, więc mam nadzieję, że na Łocach zobaczymy trochę Troxa. Akali, postać, którą cały czas banuję, bo jest OP, dostaje nerfa, ale wydaje mi się, że to nie jest wystarczające, żeby ją totalnie tutaj znerfić. I jakby większość, jeśli chodzi o OLCS i tak dalej, to no to większość, właśnie, drużyn banowała Akali, czyli była super banem, parę razy przeszła, większość wygrywała, chociaż zdarzało się też, że przegrywała. Ale no, nerwy na pewno zasłużone, także 20 na początku na obydwu użyciach erki czyli łącznie 40, prawda? I tak samo z kolejnymi poziomami więcej, czyli 30 i 40, czyli na 16 tracimy 80 obrażeń. No nie będzie tak dużo, ale coś tam ją będzie boleć, prawda? Ale jak powiedziałem, myślę, że akali cały czas OP. Taka sytuacja. Także niewystarczający nerf. Brown, jeden z najbardziej granych supportów aktualnie, dostaje nerfa na 36,6 HP. No, należało się, na pewno, ale dziwi się, że tak mało, szczerze go znerfili, tylko HP ściągnęli, a wypadałoby, bo tutaj coś więcej, nie wiem, jakaś R cooldown, jakiś może, nie wiem, shield cooldown, cokolwiek, coś więcej, to jest za mało. Aktualnie działa to tak na bocie, że jest Braum, Alistar i Shen. To jest aktualnie trójca, trójca najczęściej pigowana supporta, więc dziwi się, że tak mało tego Brauma wcieli. cieli. również jeden z najlepszych ADCery. Aktualnie jest dwójka ADCery, które jest są to jest Kai'Sa oraz Varus. No i właśnie Kajsa dostaje nerfa na pasywkę, a no 5 punktów procentowych mniej na pasywce z poziomami, czyli po prostu cały czas mamy te 15% jak mieliśmy na początku, że nie zwiększa się po prostu już. Uh, więc spory nerw, ale zdecydowanie się należało, bo Kai'Sa w late game'ie, jeśli tylko była w stanie swoją pasywkę sprokować, to obrażenia były przeogromne po prostu, za duże były totalnie, więc dobry nerf, szatuneczek dla Riot Games, fajnie się za to wzięli. Uh, Lucian dostaje buffa, skalowanie na, na Q od drugiego levelu dostaje buffa, od 0.05 od 0, do 0,2 także taki miły buffik, nie jakiś za duży. Taki, taki spoko, ale Lucian aktualnie jakoś tak super bardzo nie jest grany, choć z brałem można go niby grać, ale jest tak super chętnie na LCS-ach tego nie biorą, niestety. Renekton, buffik mały na E, 10 więcej na każdym poziomie oraz redukcja pancerza zwiększona o 10 punktów procentowych na początku, więc to jest całkiem miły buff w early game moim zdaniem który to trochę pomoże Renektonowi na linii, aczkolwiek Renekton nie jest za bardzo grany. Czy to jest taki buff, który go tutaj super do gry wróci? Nie wydaje mi się, kurczę. Takie trochę... Trochę tak za mało chyba. Ja bym powiedział. Ale z drugiej strony ludzie lubią Renektona z jakiegoś powodu. No zobaczymy. Mi się nie wydaje osobiście. Rice dostaje derfa na W. Jeśli mamy nałożonego na gościa fluxa, czyli tę umiejętność E, no to na jego W trwało aż 2 sekundy. No i to zostało nerfa o pół sekundy. Także Ryze, jeden z najbardziej granych pików na midzie, dostał nerfa. Brawo, Riot Games. Jak najbardziej dobre. Chociaż ja się dziwię, że nie nerfią bardziej E lub Q. Myślałem, że w ten sposób będą nerfić Ryze, a, a tu jednak to runiczne więzienie. Spoko. Sejuani dostaje nerfa 10 punktów na E za każdym razem oraz na Rkę spowolnienie zmniejszone o 2 sekundy. Także tylko sekundy będzie teraz ha. całkiem sporo. Tą Sejuani, no ale Sejuani oczywiście bardzo grywalna. No i Sejuani zbrałem świetne duo. No jeden z najlepszych junglerów. A no, chyba można powiedzieć śmia śmiało, że tak. Jeśli chodzi przynajmniej o, o competitive, oczywiście cały czas o tym mówię. Także, spoko. Eee, tral również nerf, jeden z najsilniejszych też e, junglerów, mimo nerfów na Q w ostatnim patchu. Czas odnowienia zwiększono o 2 sekundy na każdym poziomie oraz stopień spowolnienia zmniejszony na początku 15% więc sporo. <tryk> Ale na końcu, na 5 levelu mamy 5 punktów procentowych buffa, akurat. Więc to jest całkiem, powiedzmy, miłe. Wain eee, dostaje buffa, to jest ciekawe. Bo ta Vein jakoś tak super grywalna nie jest, chociaż Kalaps na Vein zagrał. Kurde, Welsi jest. Jeśli ktoś nie widział, to oczywiście na, na YouTube jest skrót z tego meczu. Także proszę sobie sprawdzić, czy ktoś jest ciekawy, co on tam nawyczyniał. No i Q dostaje buffa po prostu 2 sekundy mniej cooldownu w early game. Ale koniec końców na 9 levelu mamy już tak samo jak było. Także po prostu early game buffik dla Vein. Spoczko. Wiktor też miły buff, miła zmiana. Tutaj to wzmocnienie jego różdżki kosztowało 1250, no i zmniejszyli to po prostu o stówkę. No i w porządku, wydaje się być. Koniec końców, oczywiście, tą stówkę później i tak musimy dać na, na ostatnią bodajże tą wymianę. Ale w early game to 100 golda może dużo znaczyć, bo no nie zawsze może się na 1150 golda, czy tam 1250 golda. Wycofać, prawda? A tak to może zrobić różnicę, więc spoko. Fajna, fajna zmiana. Yy, tutaj, Smite. Yy, dodali taką opcję, że jeśli jesteście Junglerem, yy, wiecie, macie pozycję jako Jungler na rankedzie, to od razu wam daje automatycznie Smite, żeby ktoś nie zapomniał go ustawić, po prostu. Yy, rzecz jasna, jeśli chcecie się swapować z jakimś tam topem, czy midem, czy czymkolwiek innym, możecie tego Smite zmienić, nie ma takiego problemu. Choć jak dali info na, na Redditie, to ludzie się przestraszyli, że że junglerzy już nie wiadomo się mogli swapować czy coś, ale spokojnie po prostu, żeby ludzie nie, nie zapominali tego smajta brać. A to chodzi. I kody się będą skalowały wraz z waszym monitorem. Także jeśli ktoś ma monitor 4K, to będzie miał większą minimopę. Nie, kody minimopy, przepraszam. Eee, taka sytuacja. No spoko, spoko. Naprawione na błędy? Niewiele. Ciekawego, więc obijamy jak, jak zawsze. No i odysaja wydobycie. Nowy ten tryb. Od 9 rano będzie. A nie, to jest do 9 rano, przepraszam, mój błąd. No i to powinno wejść chyba jutro. Z tego co się dowi dowiadywałem, więc 12. 12, chyba, wrze 12 września, tak jest. Powinno to być. Także zobaczymy, co to będzie. Ja za bardzo nie czytałem o tym. Jest tutaj jakiś przewodnik po trybie gry, więc jak ktoś jest ciekawy. O, nie działa, nieważne, nie ma. <laughs> Ale można o tym podczytać. Ja na pewno jutro streamie będę sobie w to grał. Obczajmy, o co tam chodzi. To jest ogólnie jakiś tryb PvE, czyli gramy na miniony po prostu, czyścimy miniony. Coś jak... Um... Kurde, był taki tryb. Uff. Jezu, to z tymi takimi... A, nie pamiętam, no, nieważne, zapomniałem. Także to też jest na miniony po prostu i gramy tam... Um, ...czempionami, te, które mają skiny. No i właśnie, skin do Keina. to jest chyba legendarka z tego, co mówił czat dzisiaj dla Mówił mi dzisiaj czat? Jezu, jakbym z stoku był, chciałem powiedzieć. Jasuo e, z Odyssey, Jhin z Odyssey, Sona z Odyssey, Malphite oraz Ziggs. Takie sześć skórek i chyba tylko tymi postaciami będziemy mogli grać w tym trybie, mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Ale takie skiny wchodzą. Wcześniej nie było ich na PBE, co ciekawe, tylko od razu je wypuszczają. I tak samo oczywiście Chromy wjeżdżają. Spoko. To jest Jinx? Jinx, tak? Tak. Spoko. Sona bardzo dziwnie wygląda jak na moje. Ale okej. Okay. Malfat wygląda śmiesznie. Tak trochę taki alien, bym powiedział. I Ziggs. Ziggs wygląda kozacko. Bardzo fajnie. I tyle. Bardzo mały patch. Myślałem, że będzie zajebiście duży. No bo przedwolcowy, prawda? Ale się okazuje, że nie. Ale będzie jeszcze jeden patch, 8.19 i tam będzie, to będzie patch ostateczny przed, przed wallcami. No i tam może będą duże zmiany, ale też nie mogą dużych zmian zrobić, no bo to będzie patch, który będzie 20 bodajże 5, 6 wejdzie na serwery, a 1 października zaczynają się World'sy, więc będą mieli 5 dni na na wiecie, na przygotowanie, to jest za mało. Więc nie mogą też jakichś przeogromnych zmian zrobić, tak mi się wydaje. Chyba, że będzie jeszcze jakiś ten uh, jakiś mid patch może między tymi Zobaczymy. No nic. Tyle, krótki patch. 12 minut. Ej, chyba jeden z najszybszych patchów w dziejach Ligoterens. Także tyle, dziękuję pięknie za obejrzenie. Zapraszam na streamy, inne filmy na YouTubie. i życzę Wam miłego dnia i powodzenia na solo kolejce. Bye bye.